Czołem ludziska, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Livid, a to jest kolejny odcineczek z naszej serii Zagrajmy w StarCraft 2 Wings of Liberty. No i dobra, zakończyliśmy ostatnio drugą już misję na Marsarze. Zdobyliśmy pierwszą bazę, zobaczyliśmy mniej więcej jak działa rozbudowa. Dostaliśmy też nową jednostkę, czyli Marines. Nie Marines, tylko sanitariusze. Marines mieliśmy wcześniej. No i mamy teraz czas wolny przed misją i rozejrzyjmy się po barze Raynora. No to może najpierw wiadomości. Dziękujemy, że pozostają Państwo z nami. Przenieśmy się teraz do Kate Lockwell, która ma dla nas nowe informacje na temat brutalnej rewolty Jima Raynora. Dziękuję, Donny. Wygląda na to, że Raynor poszerza listę swoich celów. Zaatakował wykopalisko Dominium i prawdopodobnie przejął niebezpieczny artefakt obcych. Imperator Mengs wypowiedział się dzisiaj w tej sprawie. Nie sposób stwierdzić, jakie spustoszenie mogą uczynić na naszych planetach te nieszkodliwe poroć relikwie. Osoby, u których te przedmioty zostaną znalezione, będą pociągnięte do odpowiedzialności. Głowa do góry. I tak wyślą za tobą list gończy. Dzięki, Tykus. To szokujące wieści, Kate. Domyślam się, że wielu cywilów poniosło śmierć w wyniku akcji terrorystycznej Raynora. Prawdę mówiąc, jedynymi ofiarami były osoby, które trafiły pod ostrzał nadgorliwych służb bezpieczeństwa Dominium. Dziękujemy, Kate. UNN, wasze pierwsze źródło informacji. Jim Raynor, morderca kobiet i dzieci na Marsarze. Jezus, jaka to jest propaganda. Dobra, ale to jest głupie, dosłownie. To, co pokazują w tych wiadomościach, jest głupie. Stary, czy ten urzędas nie wiedział, że zatrudnia arcyłotra jako szeryfa? On na to liczył. Chyba moja reputacja twardziela sprawiała, że było tu cicho i spokojnie. Przez cały czas, kiedy nosiłem tę odznakę, nie musiałem do nikogo strzelać. A gdzie w tym przyjemność? Co tutaj pisało? Szeryf Jim Raynor, kolonia Marsara, 2496, czyli 9 lat chyba przed wydarzeniami z gry. Wydaje mi się, że tu jest 2505? Nie, albo drugi, bo drugi. No dobra, mniejsza z tym już, ale 500 któryś na pewno już. Jak to było, Jimmy? Walczyć z zergami? Byliśmy w tylu tarapatach podczas bitew. Tyle razy ledwie uchodziliśmy z życiem. To wszystko nic w porównaniu z nimi. Nie dowiesz się, czym jest prawdziwy strach, dopóki nie zobaczysz tysiąca tych sukinsynów pędzących wprost na ciebie. No tak, no Raynor jest weteranem wojny z zergami, tak? Wolność. Muszę przyznać, Jimmy, że zrobił się z ciebie prawdziwy wojownik. Gdybym był starym Mengskiem, też zwiewałbym, gdzie pieprz rośnie. Mówisz poważnie? Nie, żartowałem. No tak. Jaki śmiech chory. Tykus. Łowy. Co to jest? Słyszałem, że zergi zostały wypalone przez protosów kilka lat temu. Minęły 4 lata, a oni wciąż znajdują zagrzebane nory na pustkowiach. No, takie trofeum osiągnie niezłą cenę na czarnym rynku. Masz ochotę zapolować, wspólniku? Odpuść sobie, Tykus. Ja upolowałem już tyle zergów, że starczy na 2 życia. No, pozostaje nam tylko uwierzyć, co? I możemy jeszcze pogadać z Tykusem. To kto jest tym twoim tajemniczym kontrahentem? Komu mamy przekazać artefakt? Banda jajogłowych, których spotkałem. Fundacja Mobiusa. Fundacja Mobiusa? Przecież to legalna grupa badawcza. Dlaczego oni z tobą gadają? Kiedy twój chłop taś Mengsk zakazał handlu towarami obcych, poczuli chyba nóż na gardle. A ty wiesz, Jimmy, jak bardzo cenię naukę. Tak, Tykus faktycznie wygląda na takiego, który ceni naukę. Boah. Czuję, jakbym wciąż był obserwowany. No może jesteś. Cóż, nie będę sam wznosił toastu.
Ciekawe, czy to coś jest łatwopalne. Fajne są te kwestie, które Reynor wypowiada. Stary Mengsk dostanie to, na co zasłużył. Jest ich naprawdę sporo. Jeszcze żadna się... Wszystko w swoim czasie. Jeszcze żadna się nie powtórzyła. Do diabła. Ta szklanka jest zawsze do połowy pełna. A może jest w połowie pusta. Ciekawe, czy... Powinienem pewnie odstawić to dziadostwo. Albo pić więcej. Ciekawe, czy te kwestie się kończą co i po jakim czasie. Co to za pomyje? Czuję, jakbym wciąż był obserwowany. Okej, teraz lecę już od początku. Ale warto chyba klikać sobie w takim razie na postacie. Kiedy tylko możemy. Dobra, wejdźmy już do misji. Po zabezpieczeniu artefaktu musisz zaczekać na transport do pogranicznych rubieży, zanim opuścisz Marsary. Transport został już zorganizowany. Misja. Zaleca się ostrożność. Siły bezpieczeństwa Dominium mogą ustalić, że artefakt znajduje się na stacji. No dobra. Misja. Godzina 0. Cel. Wytrzymaj do czasu ewakuacji. Nagroda 55 tysięcy. Poziom trudności trudny, znaczy wysoki. Bunkier. Budowla ochronna może pomieścić 4 jednostki piechoty. Jednostki umieszczone w bunkrze mają zasięg ataku większy o 1. Bunkry mogą być złomowane. Budowla obronna, która ochrania piechotę. Czyli rozumiem, że tutaj możemy wkładać żołnierzy do tego, tak? No i mamy chyba misję obrony teraz. Mamy wytrwać do czasu... Mamy transport, który nas stąd zabierze. Musimy tylko siedzieć i czekać. To nie brzmi zbyt skomplikowanie. Chyba zasłużyliśmy sobie już na ewakuację. Komandorze, wykrywam wielką koncentrację biosygnatur zerków lądujących przy opuszczonych wykopaliskach. Powinienem się domyślić, żeby cię cholera... Przysięgam, stary. Nie miałem zielonego pojęcia o zergach. Biorąc pod uwagę ich aktualny kierunek, zergi opanują to miejsce w ciągu godziny. Cholera. Musimy wytrzymać do ewakuacji. Jeśli obsadzimy bunkry i utrzymamy jak najdłużej te dwa mosty, będziemy mieli jakąś szansę. Czeka nas tutaj niezła jatka. No dobra. Broniłem się już setki razy. Ale nie przeciwko zergom. Okej, okay, więc wybijamy zergi. Tym razem. Na to czekałem. Masowe zabijanie zerglingów jest czymś miłym, podobno. A przynajmniej było miłe w jedynce. Dawno nie grałem w jedynkę. Złe wieści? No dobra, dobra, mamy tu jakąś piechotę? Mamy. Gotowy? Lepiej, żebym tego nie żałował. Szereg, wydasz jakiś rozkaz? Dołożyć komuś? Okej. ERK gotowy. Kupa roboty, co? Śmiało! Co się dzieje? Tak, BR to jest rafineria. Trzeba zapamiętywać te skróty. Jak najszybciej się ich uczyć. Dobra, może na razie nie produkujemy tyle piechoty. Nie chcę ich wsadzać do tych bunkrów, bo mogą się przysłużyć jeszcze w pierwszej linii tak naprawdę. Kolejniści z Marsary, okej, okay, tam jeszcze budynki cywilne. ERK gotowy. Tu mamy nasz artefakt. Więcej tych ERK róbmy. One się przydadzą w zdecydowanie większej ilości. Umożliwia równocześnie tworzenie dwóch jednostek. O, reaktor, spoko rzecz. ERK gotowy. A, i to jest nam potrzebne do robienia sanitariuszy. Dobra, to jedno zróbmy takie, drugie takie. Myślę, że to będzie dobry wybór. Zwarty i gotowy. No i ja chcę więcej bunkrów. Nadchodzą! Szykować się! Robi się! Gotowy do akcji! Uwaga, idzie się! Rozbudowa ukończona. ERK gotowy! Dołożyć komuś? O, one szybko gryzą. I mocno. Gotowy do akcji! Weź kilka ERK i napraw te bunkry. Tak też zamierzam zrobić, Reynor. Szeregu, chłopaki. Okej, okay, dwóch sanitariuszy. Na razie jeden w sumie może być. W pobliżu pogranicznych rubieży. Potrzebne wsparcie. Dobra. Kupa roboty. Gotowy do akcji. Myślimy im to wsparcie. Uratuj rebeliantów, 0 na 3. Dodatkowa misja, okej. Okay. Przydałaby się nam pomoc. Ajajajajaj.
Mogłem właśnie stracić cały oddział. To było głupie. Bardzo głupie. Trzeba było wrócić się do bunkra. Dobra, mniejsza z tym. Za mało minerałów. Lecimy po naszych żołnierzy. Czekałem na ciebie. Rewelacja. Chodźcie tu, Zerglingi. Tak jest, komandorze. Baza jest atakowana. Chcesz ze mną zadrzeć? I wiemy, wiemy. Przydałaby się nam pomoc. Źle zacząłem to. Tracąc ten oddział, to było naprawdę głupie. Mam to. Załatwione. Wykrywam wielu przeciwników w powietrzu. Przewidywany czas przybycia już do cholery. Okej. Tak. Otwarty i gotowy. Gotowy do akcji. Wydasz jakiś rozkaz? One wcale nie chcą ze mną przyjść. Nie są aż tak głupie. Wydasz jakiś rozkaz? Wow, wow, wow. Jest atakowana. Dobra, brońmy tego. Dobra, mamy bunkier. Obsadźmy go. I od razu kolejny. Wydasz jakiś rozkaz? Tutaj biją budynki. Za mało, bezpanu. ERK gotowy. Okej, bezpan też trzeba wydobywać. Gotowy do akcji. Dołożyć komuś. Trzebałoby tych tutaj uratować, co? Potrzebne dodatkowe. Nie, nie, tego wyjmij. Tak jest, szefie. Ta, niech będzie. Lepiej, żebym tego nie żałował. Gdzie boli? Żaden problem. Dobra, kolejnego medyka weźmy tutaj. Potrzebne dodatkowe magazyny. No tak, zapomniałem o tym. Za mało minerałów. Ruszaj się. Na razie ich nie wybudujemy, to jest problem. Gotowy do akcji. Szybko niszczą te bunkry. Naprawdę szybko. Mayday, Mayday! Wpadliśmy w pułapkę zerków! Zagrzebały się wokół nas! Jeśli możecie tu dotrzeć, pomóżcie nam! Jeszcze tych pierwszych nie uwolniliśmy. Dobra, zaraz spróbujemy tych drugich też uwolnić. Ale najpierw tutaj. Okej, medycy jednak robią swoje. Czyli to była głupota wysyłać tutaj oddział bez medyków. Tempo, tempo, tempo! Dobra, uwolnimy pierwszy oddział. Potrzebne dodatkowe magazyny. Myślałem, że już po nas. Nie mogę tutaj budować. No i dobra, to ostatnio trochę źle postawiłem, ale nieważne już. Biorę się za to. Kupa roboty, co? No, nie zniszczcie go. Dobra. Złe wieści? Chyba damy radę to naprawić. Szeregu, chłopaki. Dołoż. Gotowy do akcji. Za mało minerałów. Za mało minerałów. Może tak zróbmy. Lepiej, żebym tego nie żałował. No i dobra, lecimy do kolejnych. Załatwione. Potrzebne dodatkowe magazyny. Tutaj wydaje mi się, że łatwo nawet to pójdzie. Albo i nie. Potrzebne dodatkowe. Nie mogło pójść za łatwo. Potrzebne dodatkowe magazyny. No już tutaj magazyny się budują, więc okej. Ale tych żołnierzy chcę zrekrutować, to na pewno. Bierz jednostki. Cieszę się, że was widzę. Czekajcie! Idziemy z wami! Weźmy, postawmy jeszcze trochę obrony przeciwlotniczej. Dołożyć komuś? Dobra, ostatnia jednostka jeszcze nie wiem gdzie jest. Wow, 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 wow! Jaki zerk tam przylas. Za mało minerałów.
dołożyć komuś? Złe wieści? Za mało minerałów. Tu ich od razu wyciągajmy. Gotowy do... A, możemy ich ulepszyć. Dobra, róbmy to od razu. Powinienem to zrobić wcześniej. Ale lepiej późno niż wcale, nie? Lepiej, żebym tego nie żałował. Tu jeszcze nie zebrałem minerałów, co jest błąd, to był błąd. Szeregu, chłopaki. To duży. Wystraszyłeś mnie. Przydałaby się nam pomoc. Wydasz? Lepiej, żebym tego nie żałował. Już chyba po to nie dojdę, no trudno. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Ale weźmy jeszcze ulepszenia, jak najszybciej rozbudujmy, bo to się na pewno przyda. Wow! To tak trochę od tyłka strony. Okej, wybronione. Czy to śmiertelne? Jakimś cudem. Jeszcze trochę, chłopcy. Nasz transport jest już w drodze. Super. Dobrze wiedzieć. Bunkra mam obsadzone? Nie mamy jednego. Czekałem na ciebie. Za mało minerałów. Śmiało! Czyli naprawdę sporo ich zbiera te minerały. Gotowy do akcji. Za mało minerałów. Proszę określić naturę problemu medycznego. Okej. Zergi. Wow, sporo ich tu, co? Ale powinniśmy dać radę. Tak myślę. Potrzebujemy natychmiastowego wsparcia. Otaczają nas wrogowie! Czy ktoś mnie słyszy? Spróbujemy im pomóc. Za mało minerałów. Potrzebujemy więcej żołnierzy. Zdecydowanie więcej. Złe wieści? Gotowy do akcji. Tu nam zniszczyli jeden bunkier. Za mało minerałów. Chyba go odbudujemy. Tak? Czekałem na ciebie. Za mało minerałów. Chcesz... Co? Zapiszmy sobie grę może. Mną zadrzeć, chłopcze? Lepiej, żebym tego ulepszenie nie dało. Ulepszenie opracowane. Świetnie. Szereg, tempo! Czekałem na ciebie. O nie. Gotowy do akcji. Wydasz jakiś rozkaz? Spodziewałem się ataku aż tak szybko. Ale te bunkry powinny sobie poradzić. Świetnie. Daliśmy radę. Dobra, no to problemem było tylko to, że nie obracowałem szybko tych technologii. What the? Ona zraniła? Chyba nie. Nabijajmy ich jak najwięcej. Dobra, to chyba ostatnia grupa. Biorę się za to. Energii mają to do siebie, że jest ich mnóstwo. Mogę się doczekać. No ale nie są zbyt mocne, tak? Pojedyncze jednostki. Jesteśmy z tobą, Reynor. Dobra, do tego nawet chyba nie chcę podchodzić w takim razie. To mnie dość mocno bije. Okej. Co się dzieje? Zwarty i gotowy. B, T. Dobra. Muszę zapamiętywać jak najszybciej te skróty. One się na bank przydadzą. Szeregu, chłopaki. Potrzebne dodatkowe magazyny. Magazyny, dobra. Już je budujemy. Złe wieści? BS. Przydałoby się nam pomóc. Szybko, szybko. Ile my mamy jeszcze wytrwać w sumie? Nie jest jakoś powiedziane. Kupa roboty, co? A no trochę. Ulepszenie opracowane. No to więcej bunkrów. Super, mamy już wszystkie ulepszenia. No to ekstra. Potrzebne dodatkowe magazyny. Pancerz plus 1 i obrażenie plus 1. No spoko.
Niby nie jakoś specjalnie dużo, no ale zawsze coś. Więcej jednostek. Mile widziane. I tych naprawczych również. Kupa roboty, co? Za mało, baza jest atakowana. Tempo, tempo, tempo! Wytrzymajcie jeszcze chwilę. Wkrótce będziemy się stąd zbierać. No i świetnie. Wszystkim naszym już pomogliśmy, więc spoko. Tak jest, kom. Zniszmy to, cokolwiek to jest. Wydasz jakiś rozkaz? Chcesz ze mną? ERK gotowy. Czekałem na ciebie. Szeregu, chłopcy. Okej, okay, już te gluty z ERGów są przy nas. No i dobra, nieźle to wygląda nawet. A! Wystraszyłeś mnie! Zrobi się! ERK gotowy! Postawmy tu jeszcze wieżyczkę przeciwlotniczą. Kupa roboty, co? Złe wieści. Parę jednostek naprawczych też. Baza. Jest już lekarz. Lepiej, żebym tego zgotował. Twoje ERK są atakowane. Ej, bunkier już zniszczony tutaj. Za mało minerałów. Lepiej, żebym tego nie zauważył. Za mało minerałów. ERK gotowy. Robi się. Jest już lekarz. Szeregu, chłopaki. Czekam. No dobra. Dołożyć komuś? Jeszcze tam podeślimy jednostkę naprawczą. Co się dzieje? A nawet dwie. A! Wystraszyłeś mnie. Baza jest atakowana. Przydałaby się nam pomoc. Może ich zbierać więcej te minerały. To znacznie więcej. Lepiej, żebym tego nie żałował. Właśnie, w ogóle magazyny możemy chować. Nie mogę. Za mało minerałów. Tu się chyba nie pojawią zergi w tym, co? Mam nadzieję przynajmniej. Obrona przeciwlotnicza działa. Gotowy do akcji. Nie mogę. To jeszcze zniszczmy. Baza jest atakowana. Za mało minerałów. ERK gotowy. A! Wystraszyłeś mnie. Za mało minerałów. Wydasz jakiś rozkaz? Dobra, wygląda to naprawdę nieźle. No i powinniśmy się tutaj obronić. Ewakuacja za minutę 15. Więc spoko. Komandorze, tu Matt Horner. Niech pan wytrzyma. Okej. Zbliża. Super. Bez pośpiechu. Lepiej, żebym tego nie. Dobry żart, Reynor, dobry. Okej. Zerglingów jest sporo, no ale wielkiego zagrożenia jakby nie stanowią. Jakby nie patrzeć. Chociaż te jednostki. No, powiedzmy, że bunkier powolutku szkadzają. Ale 20 sekund do końca, więc nawet jakby w tym momencie rzuciły no dosłownie wszystko na nas, to i tak nie zdążyłyby nas załatwić 20 sekund. No i to wszystko chyba. Proszę. Potężna maszyna, co? O, wyrastały tu takie, które wcześniej tu nawet nie rosły.
Przybyła odsiecz. W sensie Zergi. Jeszcze ktoś żywy? Dobrze cię widzieć, Matt. Witam na imprezie. Cieszę się, że dotarliśmy na czas, komandorze. A teraz zabierzemy was stąd. No i ekstra. Zniszcz 4 wylęganie zergów w misji godzina 0 na wysokim poziomie trudności. Okej, w ogóle nie zniszczyłem, zwróciłem uwagi na to, żeby niszczyć jakieś wylęgarnie. O, podejrzewam, że trzeba było wyjść z bazy i zaatakować, żeby to zrobić. No bo w sumie ta obrona była dość łatwa, nawet na wysokim poziomie trudności. Jest jeszcze jeden wyższy, ale na razie sobie ten najwyższy odpuszczę. Podejrzewam, że no dużo lepiej trzeba będzie poznać tą grę do tego. No ale sama obrona w sumie nie była jakoś bardzo wymagająca. Na początku tam straciłem te jednostki i to w zasadzie tyle. Potem poszło nawet gładko. No i nie zniszczyliśmy właśnie żadnej z wylęgarni, a mogliśmy zniszczyć 8. No i prawdopodobnie trzeba było wyjść z bazy, żeby to zrobić. No nic, tego już nie zrobimy. Ja wychodziłem tylko po żołnierzy. No proszę. Ale przecież straciliśmy bunkry. A, chodzi chyba o budowle typu koszary albo magazyny. No to super. Misja wykonana. Mamy jeszcze jakiś przerywnik? A, właśnie. Teraz już chyba wszystkie misje będą wykonywane. Znaczy te przerywniki podczas misji będą właśnie na statku. Naszym statku bazie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kolonia na Marsarze. W mordę ziemi. Wiedziałem, że coś przede mną... Niezłe rodeo nam tu urządzasz, Matt. Czy kiedykolwiek pana zawiodłem? No dobrze, po prostu nas stąd zabierz. Skoncentrować ogień na dziobie. Zwiększyć moc w silnikach w drugim i trzecim. Przygotować się do skoku nadprzestrzennego. Na mój sygnał. Teraz. No i bum! Co się stało? Zergi siedziały cicho przez parę dobrych lat. I nagle rzuciły się na Marsarę? Tu nie chodzi tylko o Marsarę. Proszę na to spojrzeć. Prawdziwej inwazji. Zniszczeniu ulegają planety z pasa obrzeżnego. Ofiary liczone są w miliardach. Kilka minut temu zergi zaatakowały wojskowy ośrodek badawczy do... Matko, zlituj się nad nami. Zdobyliśmy niezwykle cenne nagranie, które potwierdza, że to królowa Ostrzy dowodzi rojem. No proszę. Wiedzieliśmy, że kiedyś wróci. Czego chce tym razem? Wróciła, żeby dokończyć robotę. Miałem wrażenie, jakby Jim... Poczuł się, jakby ktoś walnął go pałą w głowę. Trochę tak to wyglądało. Trudno powiedzieć, co zergi rzucą teraz przeciwko nam. Musimy mieć pewność, że nasz sprzęt i amunicja sprostają wyzwaniu. Tak, sprawdzę to ze słonem w zbrojowni. Jak go znam, to już ma dla nas ulepszenia. Przepraszam, że pytam, komandorze, ale czy jest jakiś powód, dla którego ten kryminalista wciąż sterczy na moim mostku? Tykus to jeden z moich najstarszych kumpli. Pomógł mi wyjść ze strasznego szamba kilka lat temu. Jestem jego dłużnikiem. Kryminalna kartoteka twojego kumpla jest długa jak... Możesz mi wierzyć. Gdyby Tykus Findlay chciał mojej śmierci, już byłbym trupem. Tak jest, komandorze. Dobra. No i jesteśmy na naszym statku i od tej pory wszystkie misje, wszystkie przerywniki pomiędzy misjami będą wykonywane właśnie na statku. Zobaczmy jeszcze co, zbrojownia. Z
Zbrojownia udostępnia potężne ulepszenia dla twoich jednostek. Odwiedzaj to miejsce często, żeby sprawdzać, czy pojawiły się nowe ulepszenia. Oto mostek Hyperiona, okrętu flagowego Raynora. Mapa gwiezdna pozwala wybierać kolejne misje. Terminal archiwów misji umożliwia oglądanie powtórek filmów oraz ponowne rozgrywanie ukończonych już zadań. No dobra. Tym wszystkim będziemy się zajmować już w kolejnym odcinku. Nie chcę na razie też z nikim rozmawiać, no bo taki sobie przyjąłem schemat, że na początku odcinka będziemy wykonywać sobie te rozmowy. Ale przeczytajmy jeszcze to. Archiwa misji. Ekran archiwów misji zawiera najważniejsze informacje na temat ukończonych misji. Umożliwia on także ponowne rozegranie misji na wyższych poziomach trudności oraz odtwarzanie odblokowanych filmów. Możesz otrzymać nagrodę za ewentualne niewykonane dodatkowe zadanie, jeśli rozegrasz misję z poziomu tego ekranu. Czyli będziemy mogli sobie nasze achievementy robić. Ja oczywiście będę je robił poza nagraniem. No nie będę po prostu jeszcze raz przechodził tych samych misji. Mapa gwiezdna. Zawiera informacje na temat wszystkich dostępnych misji. Kliknij LPM, lewy przycisk myszy, mapę gwiezdną, aby uzyskać szczegółowe informacje i wybrać następną misję. No dobra. Także tak wygląda nasz mostek. Zdecydowanie to jest mostek. No a tak wygląda zbrojownia. I mamy jeszcze filmik przerywnikowy. No dobra. Ludzie, wrócił nasz wspaniały przywódca. Jest i Słon. Słon, co masz dla mnie? To co zwykle, wzmocnienia naszych sił. Mam się streszczać z moimi oddziałami i sprzętem, co? No, możesz dodawać ulepszenia technologiczne z tej tutaj konsoli, ale stworzenie armii w biegu nie będzie tanie. Tym razem masz kredyty, prawda? Słuchaj, wiem, że ostatnio nie przelewało nam się z Forsą. Ale ten artefakt, który zabraliśmy z Marsary, rozwiąże nasze problemy. Już to kiedyś słyszałem, brachu. Tym razem będzie inaczej. Ta, to też już kiedyś słyszałem. Dobre komentarze, trzeba przyznać. Sala zbrojowni Słon, okej. Okay. Rozumiem, że z czasem zamiast tych skrzyń pojawią się tu nasze nowe jednostki. Dobra, ale tym wszystkim będziemy się zajmować... Co do cholery robiłem? Tym wszystkim będziemy się zajmować oczywiście już w kolejnym odcinku, ale przeczytajmy sobie jeszcze co. Konsola zbrojowni umożliwia kupowanie ulepszeń dla swoich jednostek. Wystarczy kliknąć lewy przycisk myszy, aby sprawdzić dostępne ulepszenia jednostek. No dobra. Także zapiszmy sobie jeszcze grę. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Pamiętajcie też o tym, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I to w zasadzie wszystko. Także dzięki, że wpadliście. Cześć i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.